No to są właśnie pszczoły murarki. One nie potrzebują żadnego po prostu, jak to powiedzieć, żadnej Opieki. opieki ani nic w tym stylu, ponieważ to są takie pszczoły, które tylko żyją przez miesiąc, które po prostu. Do much podobne są, No, tak one jak mają mówisz. cykl muchy, a zachowują się jako pszczoła, ponieważ zbierają pyłek, zapylają wszystkie rośliny, które załóżmy tutaj mamy, cały sad zapylają. No i są właśnie cały ten sad, są właśnie w takich rurkach. To jest trzcina, ona jest pocięta na kawałki. Tu przy kolanku, tutaj jak ma trzcina kolanko, to jest przycięta każda. I one właśnie się tutaj znajdują. A skąd wiemy, że po prostu są w środku? Ponieważ tutaj jest zamurowane. Tak jak nazwa mówi tej pszczoły, że to jest pszczoła murarka, to ma zamurowane. Bo praktycznie to jest jakby jakaś piach z gliną czy coś w tym stylu, nie? No, i tutaj w tej rurce znajdują się od 6 do 8 takich jajeczek, które potem się przepoczwarzają w dorosłe pszczoły. No i po prostu. Powiedz mi, jak jest plus tego, że trzyma się w ten sposób pszczoły dzikie? Plus jest taki, no dla przyrody jest duży plus, ponieważ pszczoły wymierają. No akurat te pszczoły tak masowo nie wymierają, nie? No ale gdy zaczną, ale też właśnie przez wszystkie pestycydy też bardzo dostają i no i wymierają, no. Cóż. Powiedz mi, ile tutaj jest pszczół w tej całej tutaj w tej sytuacji, którą widzimy, jak myślisz? Tutaj około. No tutaj myślę, że to jest. Można by to opisać w tysiącach. Nie, no w milionach nie, ale tak w tysiącach. Albo setkach tysięcy można by było to opisać. No bo w każdej takiej. No tutaj. Nie wiem. Tu jest gdzieś tak ze 100 rurek, a w każdej rurce. Jest z około, no właśnie te 6 jajeczek, nie? Czyli z każdej rurki wyjdzie 6 pszczół. No ale w sumie to tak nie można liczyć, bo każda może nie dożyć pszczoła, bo jajeczko będzie niezapłodnione albo coś w tym stylu. No i to tak. Rozumiem. Czy mógłbyś powiedzieć o swojej rodzinie? Bo słyszałem, że bardzo dużo twoja rodzina też zajmuje się pszczołami. No, mój dziadek praktycznie od swoich najmłodszych lat właśnie zajmuje się pszczołami i tak przeszło z dziadka przez tam jego dzieci właśnie na mnie, bo ja jestem wnukiem mojego dziadka, no i tak. Powiedzmy jeszcze, gdzie się znajdujemy? My znajdujemy się w miejscu, to znaczy wsi Muszkowo, nie? Jest to około Gorzowa właśnie Wielkopolskiego, niedaleko jest to tak 30-40 kilometrów od Gorzowa. Czy nazwa wsi ma coś wspólnego z waszą pasją? Nie, nie ma. Bo to w ogóle ta wieś nie jest związana z niczym. Bo to w sumie to była niemiecka kiedyś wieś, nie? Bo tu Niemcy po prostu mieszkali i tyle. Dzięki serdecznie. Proszę.